Siema, na mojej drodze, jestem Bolson, witam was w kolejnym materiale. Co prawda po długiej przerwie, bo parę miesięcy, w sumie ze trzy, mnie nie było, z tego względu, że mam bardzo dużo zajęć ostatnio. No i taką przerwę sobie zrobiłem. Ale w każdym razie dzisiaj wracam z materiałem z tego względu, że już zostały 2 dni do premiery Assassin's Creed Mirage. A co za tym idzie, przyszła do mnie dzisiaj paczka z edycją kolekcjonerską, której to właśnie unboxing sobie zrobimy. No a znajduje się oto ta edycja kolekcjonerska w tym pudle. Tutaj mamy oczywiście na początek dane, że jest to 11321 sztuka, w sensie numer, z 18200. Strasznie dużo tego, powiem szczerze. Nie wiem, czy ma jakiekolwiek znaczenie ten numer. Dodatkowo 1,8 kg, no i wymiary, ale to nas za bardzo nie interesuje. Przejdźmy już do samego unboxingu. No i w ten oto sposób prezentuje się to piękne pudełko Collector's Case. Proszę bardzo. Powiem wam szczerze, że myślałem, że będzie o wiele łatwiej się to wyciągać z tego pudła. Dodatkowo taka ciekawostka, to pudło szare, jeżeli zamawialiście kolekcjonerkę, a nie macie zamiaru jej otwierać, to tego szarego pudła też nie wyrzucajcie, bo też ma to znaczenie dla kogoś, jeżeli będziecie kiedyś to odsprzedawać, bo właśnie tam jest na przykład numer serii, który był przypisany do tej edycji. O Jezu, dawno nie nagrywałem. Aż się zapowietrzyłem. Dobra, ale zobaczmy, co jest w środku. Ja tutaj jeszcze dodatkowo wam zrobię przebitki każdego elementu, żebyście po prostu widzieli, jak to się prezentuje. No a my lecimy dalej. Otwieramy sobie, żeby oczywiście nie rozwalić tego. Uuu, ale pięknie, zobaczcie, jak ten steelbook tutaj już do góry się prezentuje, ładnie leży. Kurczę, ale to wygląda. Zobaczcie. Nieźle, co? Tut, tył. Elegancko. Muszę przyznać, że naprawdę dobrze. Proszę bardzo. Szkoda tylko, że płytki tu nie mamy w środku. Ale myślę, że zawsze fajny taki kejsik. To jest chyba pierwszy mój steelbook w ogóle w życiu. Dalej. Tutaj pod tym steelbookiem możemy zobaczyć się dalej. Troszkę dźwiękowa bodajże. Tak jest, dobrze. No i dodatkowo jeszcze artbook. Dobra, wyciągniemy sobie go. Nie jest to takie proste, powiem wam. Siedzi mocno, o proszę. A tutaj jeszcze pod tym artbookiem mamy tutaj papier, że tak powiem. A jest tu oczywiście mapa. Z jednej strony nic, po prostu ten wzór taki z Assassin's Creed Mirage. No i z drugiej strony mamy mapę. Ciekawy jestem, czy to widzicie wszystko, bo nagrywam to na jedną kamerę niestety, ale zaraz sobie przebitki porobimy, więc będziecie widzieć dokładnie, jak to wygląda. No, przyznam szczerze, mamy tutaj w prawym górnym rogu rzut na Alamut, oczywiście jeszcze podczas budowy, no i w samym centrum Round City, Kark, Abbasjach i te wszystkie różne Anbar i tak dalej dzielnice. Nie będę tutaj próbował ich wymawiać, bo naprawdę połamię sobie język. Tak więc wygląda to naprawdę ciekawie i myślę, że gdzieś tutaj nad biureczkiem sobie zawiśnie. Dobra, pytanie teraz, jak to poskładać? Assassin's Creed Mirror. Nie? Dobra. Artbuczek, proszę bardzo, się prezentuje. Zobaczcie, czy widzi się dobrze. Mam nadzieję, że tak. Ale naprawdę ładnie z tym orłem jeszcze. I tutaj wam przebitki pokażę, jak to wygląda. Assassin's Creed Mirage. Później mamy menu, takie trochę a la to z gry. Proszę bardzo. Mamy tutaj po kolei, co możemy zobaczyć w tym artbooku. Czyli Alamut i te wszystkie po kolei dzielnice. No naprawdę dobrze to wygląda. Ja to w ogóle zamówiłem sobie tą kolekcjonerkę oczywiście w momencie ogłoszenia jej. No i powiem wam, że dodatkowo 20% zniżki na sklepie Ubisoftu wykorzystałem i kupiłem ją chyba za 550 zł, gdzie teraz patrzę, że na sklepach za 700 zł jest. No to dosyć drogo i duża różnica.
Tutaj naprawdę mamy bardzo ciekawe arty. W sumie z tego co widzę, to widzieliśmy je już, nie wiem czy wszystkie, ale dużą część widzieliśmy, zdecydowaną część widzieliśmy już w sieci, bo zostały one obu opublikowane. Dobra. O, tutaj popatrzcie, jakie ładne zielone odcienie. Naprawdę dobrze to wygląda. Ale naprawdę elegancko jest to zrobione. Tut, jeszcze raz. I tutaj z tyłu w ten sposób. Te wszystkie kolory, ta kolorystyka takiego granatu wpadającego w czerń, dodatkowo ten pomarańczowy taki czy też czerwony zmieszany z tą czernią i naprawdę dobrze to wygląda. Czy w sumie ten taki piaskowa pomarańcz, coś takiego przebija, elegancko to wygląda. No i ten soundtrack, no to oczywiście chyba wam pokazałem, jest tutaj 5 utworów z tyłu, możemy zobaczyć. Bardzo. Mam nadzieję, że jest fokus. Mam nadzieję. Dobra. Na razie nie będziemy tego stąd zabierać. Zobaczmy dalej. Przecież czeka na nas jeszcze figurka, która właśnie tutaj już ją widać troszeczkę, proszę bardzo. I chociaż nie wiem, czy coś widzieliście, ale ja sobie wstanę i pozwolę ją wyciągnąć. Proszę bardzo, musimy teraz plastik rozkleić, żeby tą figurkę zobaczyć, czyli to, co nas najbardziej interesuje, a przynajmniej mnie. Tak, te zaczaski trzymają, powiem wam, bardzo mocno. I oczywiście tak, wyciągamy sobie figureczkę. Jeszcze jest folii, chociaż widzę, że coś tu nie do końca jest założona ta folia. Wyciągniemy to jeszcze z folii. Proszę bardzo, to jest nasz Basim. No i jeszcze dodatkowo mieliśmy tutaj taką broszkę. Proszę bardzo, nie wiem czy to tak będzie widać. I jest oczywiście przypinka, żeby sobie przypiąć, ale naprawdę muszę, powiem wam szczerze, że jest wykonana z metalu i waży, naprawdę swoje waży. Aczkolwiek no wiadomo, nie jest to jakieś tam nie wiadomo ciężkie. W przeciwieństwie do tej figurki, która kozacko wygląda, naprawdę bardzo fajnie. Co prawda to jest moja pierwsza kolekcjonerka w ogóle z Assassin's Creed i trochę żałuję, że tak późno się zdecydowałem, bo chciałbym mieć więcej takich figurek, ale jak to nie jest zakup na premierę, to już inaczej trochę do tego podchodzę. No i proszę bardzo, wezmę trochę kamerę i wam teraz przybliżę, żebyście zobaczyli, jak się prezentuje w całej okazałości ta piękna figurka. Muszę przyznać, że figurka jest naprawdę w dobrej jakości i jest masa szczegółów i takich drobnych elementów, czy drobnych wzorów, czy to właśnie na ramieniu, czy też na tej kawałku tej budowli, na której przykuca, czy też trzyma się Basim i wygląda to naprawdę mega elegancko, no i widać włożoną pracę. Wiadomo, że to jest drukowane, zapewne 3D, ale no takie szczegóły również robią jak najbardziej wrażenie. Dodatkowo również te elementy tej szaty Basima ciekawie się prezentują, gdyż nie każdy jest taki sztywny, plastikowy, ale również jest z takiego materiału, czy też bardziej podatnego, że może się troszkę wyginać, co po prostu nadaje trochę takiego, wiecie, takiej animacji ruchu tego Basima. No i dobrze, moi drodzy, tak się prezentuje w całej okazałości, czyli mamy figurkę, troszkę, steelbook przepiękny. Spróbujemy to tak ładnie ułożyć. Oczywiście przepiękne pudełko, soundtrack, no i artbook, który już nam tu wskoczył z powrotem do plastiku. No i oczywiście mapę, myślę, że zapomniał. Proszę bardzo. Mamy tu ładnie wszystko. No to sposób. Polecam. No i moi drodzy, w tym materiale to na tyle. Oczywiście zrobimy sobie live'a z premierowego odcinka. Oczywiście zrobimy sobie live'a w dzień premiery, czyli za 2 dni, w czwartek, prawdopodobnie jakoś wieczorową porą, koło 17-18 powinienem się pojawić i tak sobie zaczniemy nową przygodę i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. W ostatnim czasie ja nie robiłem materiałów, aczkolwiek w sieci jest bardzo dużo, więc jeżeli chcieliście być na bieżąco z tym, co będzie zawarte w nadchodzącym Mirażu, to na pewno jesteście na bieżąco. No a ja osobiście trochę unikałem dodatkowych informacji, z tego względu, że jak nie robię materiału, to nie chciałbym sobie spoilerować i samemu zgłębić, zeksplorować całą tą grę i odkrywać te poszczególne smaczki, czy też elementy
którymi mogą zaskoczyć nas deweloperzy. Tak więc, moi drodzy, w tej chwili to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale, czy też kolejnym live'ie. Trzymajcie się, na razie, miłego popołudnia, wieczoru, rana, kiedy to oglądacie. Na razie, cześć.